WIBOR spełnia wszystkie wymagania przepisane prawem i nie ma podstaw do podważania umów kredytowych opartych o tę stawkę. To stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z lipca 2023 roku. Tylko chyba nie usłyszał tego Sąd Okręgowy w Kaliszu, który swoim postanowieniem zaszokował całą kredytową Polskę. Sąd ten 20 października bieżącego roku w sprawie o unieważnienie umowy kredytowej opartej o stawkę WIBOR w całości zwolnił kredytobiorców z płacenia rat opartych o wspomnianą umowę kredytową. Wprawdzie tylko na czas procesu, ale to i tak szok. Dotychczas sądy orzekały co najwyżej o zawieszeniu części raty opartej o WIBOR i spłacaniu kredytów w oparciu o marżę. A tu pierwszy raz, kiedy klient nie musi płacić ani złotówki. Czy jesteśmy świadkami przełomu? Czy za jakiś czas będziemy mówić o tym orzeczeniu jako o wyznaczającym linię orzeczniczą w sprawach kredytów opartych o WIBOR? Czas pokaże. Warto jednak śledzić, co się w tej sprawie będzie dalej działo. A sprawa dotyczy kredytu hipotecznego w byłym Getinie, obecnie w Velobanku, który ostatnio pochwalił się rewelacyjnym wynikiem finansowym. Jednak dzban tak długo wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie.